Dzisiaj podsumowaliśmy starania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i lidera w tej metropolii, czyli miasta Katowice, o starania o europejską stolicę kultury na obszarze całej metropolii, choć wiemy, że ze względów na przepisy prawne musi być lider, którym jest miasto Katowice. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że jesteśmy już na krótkiej liście. Ta krótka lista to 4 miasta w Polsce, które w rezultacie połowie przyszłego roku powinny ten tytuł otrzymać, który będziemy oczywiście obchodzili w roku 2029. Natomiast no, wielka radość dla nas, ponieważ no, z wielką, ja przynajmniej obawą patrzyłem na to, co się dzieje dzisiaj na scenie europejskiej, a więc kto otrzymuje tego typu tytuły. Z reguły to są mniejsze miasta, a w naszym przypadku mówimy o ponad 2-milionowej metropolii, która ten tytuł może otrzymać. I teraz czeka nas jeszcze wysilona praca do tego, aby postawić kropkę nad i, aby złożyć tą końcową aplikację, pokazać tą potencjał, który drzemie w mieszkańcach naszych miast, no i wygrać ten tytuł i cieszyć się nim w roku 2029. To jest ten moment, gdzie ta śląska kultura przebiła się do mainstreamu. Na pewno te działania, które wspólnie z panem prezydentem Marcinem Krupą i właśnie z Metropolią odnośnie Europejskiej Stolicy Kultury, to jest jeden z takich ważnych momentów, żeby pokazać tą śląską i zagłębiowską jednocześnie kulturę w Europie, bo to jest przecież projekt europejski, ale jednocześnie w Polsce, bo jest pewien deficyt wiedzy o Górnym Śląsku. To też pokazała historia książki Kaś, która zrobiła taką wielką furorę w Polsce. Jak mało osób wie w ogóle o tym, że Śląsk ma trochę inną historię, trochę inną gotkę. I chyba to jest też ten moment teraz po wyborach, gdzie rzeczywiście jest szansa na załatwienie pewnych spraw, jak choćby właśnie załatwienie języka regionalnego śląskiego, czy uznanie śląskiej mniejszości etnicznej. Natomiast jeśli chodzi o sam projekt Europejskiej Stolicy Kultury, to ja się bardzo cieszę, że to idzie do przodu, bo mamy naprawdę wszelkie predyspozycje do tego, żeby tą Europejską Stolicą Kultury być. Mamy ogromny potencjał tego regionu i chyba musimy przełamywać też te stereotypy. Oczywiście jesteśmy silni swoim przemysłem, ale jesteśmy także silni swoją kulturą. Kiedyś jeden smutny pan powiedział, że Śląska może być co najwyżej kiełbasa. My to odkłamujemy na każdym kroku i pokazujemy właśnie siłę Śląska i siłę całego województwa śląskiego.